Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W tej chwili jesteśmy w Międzyrzeczu po fantastycznym spotkaniu Rafała Trzaskowskiego z Lubuszanami w Gorzowie Wielkopolskim. Piękne wystąpienie, pełne energii, entuzjazmu, zachęcające Lubuszan do udziału w wyborach, ale przede wszystkim zachęcające Lubuszan do oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego. Myślę, proszę Państwa, że także przekonamy mieszkańców miasta i gminy Międzyrzec do tego, żeby pójść w niedzielę do wyborów, a przede wszystkim, żeby oddać głos na Rafała Trzaskowskiego. Jesteśmy w znakomitym gronie. Jest z nami Barbara Nowacka, która wraz z nami namawia Lubuszan do oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego, ale jest mnóstwo fantastycznych osób z nami, przede wszystkim mieszkańców Międzyrzecza, ale są też radny, szef klubu radnych Sebastian Ciemnoczołowski, jest Jacek Beus, wiceszef sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego w województwie lubuskim, jest rzecznik funduszy europejskich Radek Wróblewski, jest radny miasta Zielona Góra Darek Legutowski, szef struktur powiatu zielonogórskiego Łukasz Pabierowski i wiele, wiele znamienitych osób. Także razem chcemy Państwa namawiać do udziału w wyborach i głosowania na Rafała Trzaskowskiego, ale oddaję głos przyjaciółce ziemi lubuskiej Basi Nowackiej. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Wasza obecność pokazuje, że Trzaskowski to jest kandydat obywatelski. Kandydat, dla którego zebraliśmy prawie 2 miliony podpisów w bardzo krótkim terminie i to wielka wasza zasługa, obywatelek i obywateli, którzy te podpisy zbierali. I teraz przed nami kolejny krok, taki wysiłek, żeby na system budowany przez PiS, system oparty na działaniach podkopujących instytucji, odsuwających Polskę od Unii Europejskiej, działaniach, które spowodowały, że nasza pozycja na świecie jest znacznie słabsza, a my tracimy poczucie bezpieczeństwa, gdzie coraz częściej widać, jak bardzo dużo korupcji, nepotyzmu, nieprawidłowości, po prostu nadużyć władzy ma miejsce. Na ten system można założyć bezpiecznik. Tym bezpiecznikiem będzie Rafał Trzaskowski. Człowiek niezależny, człowiek samodzielny, a przede wszystkim człowiek rozumiejący innych ludzi. Przez prawie 2 lata prezydent Warszawy. A trzeba pamiętać, że samorządowcy inaczej patrzą na Polskę, inaczej patrzą na świat, inaczej patrzą na problemy społeczeństwa, bo oni wiedzą, że drogi nie buduje się dla tej czy innej opcji politycznej, tylko tam, gdzie trzeba. Wóz strażacki nie idzie tam, gdzie byłoby miło, tylko tam, gdzie trzeba. Przedszkole uczy tych, którzy potrzebują, a nie tych, którzy są już na przykład dorośli. I Trzaskowski to wszystko rozumie. Jak budować społeczeństwo dla wszystkich? I on będzie szukał porozumienia, bo nas różni polityka. Bardzo często różnią nas poglądy na tę czy inną sprawę. Ale wiemy, że po pandemii nastał czas na nową solidarność. Nową solidarność, która mówi nie gigantomania, a inwestycje za rogiem. Nie rozrzutność, a dbałość o rzeczy najbliższe. Szpitale powiatowe, dobrą szkołę. Samorządy, które będą same decydowały, co potrzebne jest, stąd inwestycje za rogiem, stąd dobra szkoła, stąd więcej pieniędzy dla nauczycieli, stąd pomysł szczególnie mi bliski, czyli polityka wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Te same zarobki za tę samą pracę, ale również wyższa emerytura, bo Polki żyją dłużej, a emerytury z wielu powodów mają znacznie mniejszą. Stąd za każde dziecko dodatek 200 zł do emerytury jest jednym z tych postulatów Trzaskowskiego, który właśnie pokazuje, że można dbać i myśleć o wszystkich. Ale również jego doświadczenie europejskie w zdobywaniu funduszy i tak jak patrzyłam, dojeżdżając tutaj do Państwa, jak wiele dzięki funduszom europejskim się zmieniło. Jak wiele można uzyskać, jeżeli umiejętnie zabiega się o pieniądze. Jak będzie można walczyć ze zmianami klimatycznymi, jeżeli dobrze zainwestuje się te pieniądze. Zielona ziemia lubuska nie chce być wysuszoną ziemią lubuską, a doskonale wiemy, że mała retencja czy inwestycje w zieloną gospodarkę tutaj szczególnie będą miały sens i stworzą nowe miejsca pracy. Trzaskowski dba o miejsca pracy, Trzaskowski dba o każdą i każdego z nas, bez względu na to, gdzie mieszkamy, jak żyjemy, bo chcę, żeby Polska była tym, czym tak naprawdę jesteśmy, solidarną wspólnotą. To jest wielkie marzenie i to wielkie marzenie może się spełnić już 12 lipca. Tylko proszę Państwa, trzeba iść na wybory. I do tego wszystkich bardzo nakłaniamy i tu w Międzyrzeczu, i w całym województwie lubuskim, dzisiaj w całej Polsce. Jeździmy tam, gdzie wcale nie było łatwo. Gdzie często ludzie wybierali innych kandydatów w pierwszej turze. Ale dzisiaj mówimy też do wyborców PiS. Jeżeli chcecie mieć pewność, że państwo stanie po stronie słabszego,
a nie po stronie członka partii zawsze. Kiedy chcecie mieć niezależne sądy, dobrą edukację i szansę na rozwój, okno na świat otwarte, wybierzcie Trzaskowskiego. To dobry prezydent. To dobry prezydent Warszawy, to będzie dobry prezydent kraju. 12 lipca mamy szansę zmienić wszystko. Takie wybory zdarzają się raz na pokolenie. Nie możecie ich przegapić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jacek Bełw, bardzo proszę. Mieszkaniec, gospodarz tego spotkania. Proszę bardzo. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować posłom, że znaleźli czas, żeby przyjechać tutaj do nas, do Międzyrzecza, do naszego powiatu i przekonywać nas wszystkich do tego, żeby zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski to bardzo dobry kandydat, który zagwarantuje, jak zostanie wybrany, to, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, że nie będzie prezydentem jednej opcji politycznej. I proszę Państwa, serdecznie Państwa zachęcam do wzięcia udziału w wyborach w najbliższą niedzielę i oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.